Wesołych świąt! Odwiedźcie sklep z zabawkami Minkla. Poczujcie nastrój świąt. Panie Minkle, pańska parada jest wspaniała. Nie rozumiesz. Nic nie rozumiesz. Wybacz wujowi. Interes słabo mu idzie. Może stracić sklep. Rozumiem. Bardzo się ostatnio zmienił. Velmo? Daphne? Cukrowa laska. Szybko. Mój brzuch chce rozpakować świąteczną paczkę. Gwiazdko pyszne. Czy to mój brzuch mówił dziękuję? Chyba nie. Spójrz. Scooby-Doo. Upiorna gwiazdka. Scenariusz. Reżyseria. Scooby? Nie. Ocalę cię, brachu. Tędy. W środku nic nam nie grozi. Jeszcze my. Co to było? Coś strasznego. Nie, to złowieszczy bałwan. Parada była naszą ostatnią nadzieją. Teraz musimy zamknąć sklep i odwołać gwiazdkę. Zajrzę do wuja. Nie wychodźcie na zewnątrz. Wrócę i wszystko wam opowiem. Nie znoszę gwiazdki. Koleś, tak nie wolno. Gwiazdka jest cudowna. Jestem aktorem. Co roku muszę machać do ludzi, uśmiechać się i mówić ho, ho, ho. Mam dość. Spadam. Zaczekaj. Nie wychodź. Studiowałem u wielkiego Sandermana. Nie zbliżaj się. Freddy, to zbyt niebezpieczne. Daphne ma rację. Nigdzie się nie ruszymy, dopóki nie rozwikłamy tajemnicy. Nie mogą zamknąć sklepu, ani odwołać gwiazdki. Trzeba pomówić z wujem Fabiana. Havrosa Minkla nie było z nami podczas ataku. Podejrzana sprawa. Co to? Mechanizm figurek w wieży zegarowej. Panie Minkle, mamy kilka pytań. Wynoście się. Won. Jesteśmy zgubieni. Wynocha. Huh?
Chciałem was ostrzec. Wuj zachowuje się bardzo dziwnie. Dziwnie podejrzanie. Nie radzę wychodzić. Nikt się nie wydostanie. Śnieżyca nas tu uwięziła. Telefony nie działają. Nikt nam nie pomoże. Strzeżcie się, dzieciaki. Dziękuję. Cleet u nas sprząta. Jest nieszkodliwy, chyba. Fabianie, nie tylko sprzedaż martwi twojego wuja. Chodzi o klątwę. I Vladimara Harsitkora. Vladi kto? Vladimar Harsitkor i klątwa złowieszczego bałwana. Vladimar był wrednym starcem. Nienawidził ludzi i pragnął samotności. U jego rozpaczy wuj zbudował sklep z zegarem i pięknymi, ruchomymi figurkami świątecznymi. Vladimar szalał z wściekłości. Legenda głosi, że zmienił się w tuman śniegu, który uformował złowieszczego bałwana. 20 lat temu zniknął. Tej samej nocy wielki zegar stanął na zawsze. Teraz Vladimar wrócił i opętał wuja Haverosa. Klątwa złowieszczego bałwana wreszcie zniszczy nasz rodzinny sklep. Do roboty. Musimy rozwiązać tajemnicę. Tu Ascot 1. Czysto. Brak złowieszczego bałwana. Słyszycie mnie? Fred. Stoimy tuż obok. Możemy iść? Sprawdźmy rezydencję. Myślałem o powrocie do domu. Jak zimowa kraina koszmarów. Rozejdźmy się i poszukajmy śladów. Nie rozchodźmy się. Wtedy zawsze mamy kłopoty. Nigdy nas nie słuchają. Trzymają z nami, żeby wyglądać mądrzej. I żebyśmy zjadali resztki. Resztki. Sprawdźcie piwnicę. Daphne i ja jesteśmy na strychu. Rakiety. Kocham rakiety. Mogę je zatrzymać? Nie, Frederiku Jonesie. Stanowią dowód. Tylko nie wiem na co. Jodek srebra? Używa się go do wywoływania chmur i deszczu. Miniaturowe tory. Czy ten Vladimar lubił zabawkowe pociągi? Nie ma mowy. Kudłaty, patrz. Jestem strasznym potworem. Ja też jestem strasznym potworem.
Kurczę, uciekaj, Scooby! Pocztówka? Więcej mnie nie zobaczysz. O, mamciu. Moje okulary. Nic nie widzę. Wolałabym jednak nie widzieć. Łap, bałwanie. Zamroził drzwi. Mamy jedno wyjście. Zamówić pizzę? Z anchois i ananasem. Nie. Musimy go schwytać. Kudłaty, Scooby, stańcie na straży. Nie lepiej posłuchać Scoobiego? Według planu sklepu, stara kotłownia będzie najlepszą zasadzką. Wymyślmy, jak go tam zwabić. Co z moim opętanym wujkiem? Możliwe, że wujek nie jest opętany. Tu chodzi o coś więcej niż duchy i zjawy. Już czas, Cleet. Zakończ to. Genialnie, Scoob. Złowieszczy bałwan nie zadrze z armią wartowników. Kudłata twarz do Ascot 1. Pan Mroźny wszedł do budynku. Nie martw się, mamy plan. Kudłata twarz do Ascot 1. Pułapka gotowa? U nas czysto. Kudłata twarz do Ascot 1. Zgłoś się. Święty Mikołaj. Co tu robisz, koleś? To moja wioska. Nie powinieneś tu być. Sklep ma kłopoty. Nawet nie wiesz, jakie. Już rozumiem. Biegiem do zabawek. Scooby-Doo, uciekaj! Norville, ratuj przyjaciela!
wielkie nieba. Tędy. Pomocy. Niech nam ktoś pomoże. Jeśli zdołam uruchomić figurki, ktoś nas zauważy. Musimy znaleźć Kudłatego i Scoobiego. Chyba naprawiłem. Biegnij, Norwilu. Biegnij, Scoobercie. Zimno. Na pomoc, tutaj. Wesołych świąt, przyjacielu. Fajnych prezentów. Usłyszeliśmy melodię. Złapaliście bałwana. Nie zupełnie, ale blisko. Sprawdźmy, kim jest. Fabian Manko. Wiedziałem. Z rachunku sklepu znikały pieniądze. Dopiero dziś odkryłem, że okradał mnie własny siostrzeniec, żeby sfinansować tę farsę. Wtedy pan Mankel wysłał mnie po policję. My też odgadliśmy prawdę. Użyłeś jodku srebra z rakiet do wytworzenia chmur i zadymy śnieżnej. A bałwan sterowany pilotem poruszał się po torach. W ten sposób mogłeś być z Fredem podczas ataku. Tron stworzyłeś za pomocą ciekłego azotu, a dzięki nanobotom zmieniałeś kształty. Chciałeś zrobić ze mnie wariata. Tak, sprzedałbym sklep i zgarnął pieniądze. Wystarczyło ożywić legendę Wladimara. Mylisz się co do legendy. Znalazłam pocztówkę wysłaną przez Wladimara. Wyjechał do Miami Beach. Wszystko uszłoby mi na sucho, gdyby nie wy i wasz zbzikowany pies. Została jedna zagadka. Jak udało się wam naprawić bożonarodzeniowe figurki? To nie my, tylko facet, który gra Mikołaja. Ten? Mówię, że to był bałwan. A teraz wyciągnij mnie. Jestem aktorem. Jeśli to nie był on...
Nie wiem, jak wam dziękować. Ocaliliście mnie i mój sklep. Tyle radosnych buź. Tylko tego pragnąłem. Kochamy pana sklep, ale Mikołaja jeszcze bardziej. Proszę, powiedz Mikołajowi, co byś chciała na gwiazdkę. Wesołych świąt tobie i Scoobiemu Doo. Wersja polska na zlecenie HBO SDI Media Polska. Tekst Karolina Kremplewska. Czytał Piotr Borowiec.